piorniści Piotr Kłodzianina mistrzami półmetka w pierwszej lidze. W ostatnim meczu pierwszej rundy nasi zawodnicy zremisowali po niezwykle emocjonującym spotkaniu w Piekarach Śląskich z miejscową Olimpią 27-27. Remis pozwolił Piotrku Wielinowi utrzymać 2 punkty przewagi nad rywalem. Wynik meczu otworzył celnym rzutem Sebastian Iskra. Po chwili na 2-0 podwyższył Szymon Wojnowski. To prowadzenie z pierwszych minut nasza drużyna utrzymała do przerwy. Do szatni zeszła z wynikiem 16-14. W pierwszym kwadransie drugiej połowy wydawało się, że Piotr Kowianin musi wywieźć ze Śląska wygraną. W 43 minucie prowadził bowiem już 21-16. Największe emocje miały jednak dopiero nadejść. W 49 minucie czerwoną kartkę obejrzał Dmytro Zinczuk, a w poczynania naszej drużyny wkradła się nerwowość. Olimpia tymczasem mozolnie odrabiała straty. W 57 minucie wyszła nawet na prowadzenie 27-26, ale ostatnie słowo należało do Piotra Swata. Nasz skrzydłowy nie pomylił się z rzutu karnego. Już po końcowej syrenie gospodarze mieli piłkę meczową. Doświadczony Mariusz Kępys trafił jednak w poprzeczkę z rzutu karnego i mecz zakończył się remisem. Udało się nam to zremisować, ale wygrana tutaj gospodarzom się zdecydowanie nie należała. Rzadko narzekam na sędziów, ale dzisiaj mogę stwierdzić, że poniżej krytyki sędziowanie, decyzje dziwne, jednostronne, na przykład u nas zawodnik wylatuje na 2 minuty, u nich nie. U nas po 10 sekundach podnosi rękę, grę na czas, oni grają minutę w ataku w ten sam sposób. Także ciężko to wytłumaczyć, na pewno nie wykorzystaliśmy tutaj gry w przewadze. Myślę, że wdały się też nerwy. U młodych zawodników, u Chełmińskiego, który wszedł na chwilę, zrobił błędy, to samo Surosz. Trochę zabrakło, mówię, żeby wywieźć stąd punkty, nie jeden, tylko dwa, takiej spokojnej, chłodnej głowy, tak. No ale mówię, no tutaj też nas sędziowie pokarali w tym spotkaniu. Piekary zmieniły w pewnym momencie obronę, u nas brakło Dimy, doświadczonego zawodnika, posypały się kary. No i niestety w osłabieniu nie mogliśmy sobie poradzić, nie mogliśmy rzucić bramki. No i niestety Piekary poczuły wiatr w żagle, no i mogło być nieciekawie w tym meczu. Właśnie ta ostatnia akcja zdecydowała o remisie. Szukajmy pozytywów. Mamy 2 punkty przewagi, jesteśmy mistrzami półmetkę. Tak, dokładnie. Cieszymy się, że wywalczyliśmy ten punkt, bo ten punkt nam bardzo dużo daje. Jedziemy na święta troszeczkę spokojniejsi, wypoczniemy bez stresu, mamy lidera. No i w drugiej rundzie musimy pokazać, że jesteśmy lepszym zespołem od innych w tej naszej grupie i wygrywać wszystko będzie trochę łatwiej, bo mamy te mocniejsze drużyny u siebie, więc pokażemy, co potrafimy grać i sądzę, że będzie bardzo dobrze.